Siemano ludziska, z tej strony Wojciech, witam was w pierwszym odcinku FIFA 14 Foot na żywo. O Jezu, mam nadzieję, że w końcu uda mi się to nagrać. Staram się od wczoraj i jest dosyć ciężko. Mam zajebiste problemy z połączeniem, rwie mi cholernie, a chcę wam konkretnie pokazać jakieś mecze. Tak, i chciałem to wrzucać codziennie. Nie wiem jak to będzie, bo nie wiem jak często uda mi się to nagrywać, żeby mnie nie wywalało non-stop. Niektórzy gracze zagrają już 10 meczów, np. Honda, Juicy Ray, Miranda, Courtois. Mają, no część też ma 10 zgrania, więc... niektórzy mają jeszcze Chemistry Styles. Tak ogólnie jest całkiem śmiesznie. Nie przegrałem jeszcze żadnego meczu. Z 5 meczów mnie wywaliło generalnie, ale... nie wiem, jakoś na razie nie gra mi się aż tak jakoś mega świetnie. Zobaczymy za chwilę, czy znajdzie nam jakiegoś przeciwnika, czy nie, czy może jednak. Może jednak tak, może jednak nie. Zmieniłem troszeczkę skład, bo mi nie pasował jednak dane na przykład, nie pasował mi ogólnie to, co tam miałem wcześniej, nie pasowało mi. O, stroje klasyczne Barcelony. Koleś ma. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak takie stroje zdobyć, to zdaje mi się, że Kamyk robił poradnik. Tak i właśnie składy, to są składy, przeciwko którym lubimy grać. Czyli generalny skład bez zgrania, beznadziejnie łącznie obrońcy, czyli tu będą wyjazdy bokami. Tak coś wyczuwam, że gra skrzydłami będzie w tym czymś, w tym meczu. Świetna sprawa. To się widzimy na skrócie za chwilkę. Yo! O nie, włącz motu! No nie. Tak szybko powiedziałem, że już wygrałem ten mecz. A jeszcze nawet nie zaczęliśmy grać. I tu jeb, gol. O nie, przykro mi. Zajebiście mi przykro, ale to nie poszło tak, jakbym chciał. Kuntelar mi zarąbał bramę. No za silnie jednak jest na to, żeby Miranda go przepchnął. No niestety przegrywamy. Zajebisty początek serii. Naprawdę, Wojciech, gratuluję ci. O magiery, ale lecisz, ziomek. Dawaj, wrzutka na Honda. Honda, gol! Gol. Na Hondzie się jeszcze nie zawiodłem. I teraz patrzcie, szmodo! Pis. Belly flop. Ale próbowałem kiedyś coś takiego zrobić, ale generalnie nie polecam. 14 wybitych zębów i połamane żebra. Ale i tak. Szybko odpowiedź przynajmniej. Yeah! O Jezu, ale to wsadził łysy! Łysy! Mola! Ale ładną bramę zasadził. Może nie w trzecich minutach. Ale się wbił szczuporem. Ludzie! Strasznie ładna brama. No widzicie, dwie bramki z główki generalnie strzeliłem. Czyli typowa FIFA 14, elo. Mola! Druga bramka. Czekajcie, no nie wskacz, nie wskakuj mi na plecy! Ty, kurdeły, McDonald's mi skoczył na plecy, a ja chciałem zrobić belly flopa. No ale tak czy tak, molo strzela drugą bramkę. Mojo, czy tam, nie no, molo, nie mam pojęcia, jak to się po francusku powinno przeczytać. Może on jest z Francji. Dużo Francuzów jest łysy. Aj, kurde. Już myślałem, że Miranda to jakoś tam na dupę przyjmie. Ale się nie udało. A on znowu robi tą samą cieszynkę, ale i tak przygrywasz, frajerze. Więc nie wiem, z czego się cieszysz. Ale to Honda zrobił. A patrz teraz. I molo. 3. Hat, ty-ty-ty-ty-rik. I znowu asysta Honda. Nie mam pojęcia, ale on ma strasznie dużo asystów. Mnie chyba już z 12, bo nad więcej. Zajebisty gracz. Honda. No jak mi, jeżeli ktokolwiek wie, jak się czyta to nazwisko tego łysego, na niego mówię łysy może na wszelki wypadek, to byłbym bardzo wdzięczny. Wow. Tego się nie spodziewałem, zajebiście się tego nie spodziewałem. Żeby on mi 4 bramki strzelił, to jeszcze się nie zdarzyło. Nawet na pewno mi się nie zdarzyło. Żebym w ogóle skrzydłowy 4 bramki strzelił w takim zwykłym meczu, to bardzo dawno. Chyba, że strzelałem po 10 bramek napastnikiem, ale że skrzydłowy mi 4 wsadził, a napastnik jeszcze żadnej, no to... to faktycznie śmieszna sprawa. Honda... 6. Honda. Druga bramka Hondy.
Nie wiem ile już to miał asyst, ale on jest po prostu, to jest po prostu w tej edycji FIFA. Tyloma zawodnikami iloma grałem, nie wiem ile tam było, z 25 może, ale Honda i Courtois i Varane to są po prostu magicy. Varane ma prawie tyle bramek co, nie wiem, Varane ma chyba 4 bramki, chyba w 7 meczach czy coś takiego, więc jest masakra. Courtois to najlepszy bramkarz w grze, przeciwko jakiemu i jakim miałem okazję grać. No a reszta składu już po prostu też jest magia. Envila 7. Kurde, nudne się to robi. Koleś na początku stawia jakiś opór, a teraz to już w ogóle. Poddał się, leży na ziemi, płacze, zawinął się w dywan, udaje naleśnika. No a, no nie wiem, no przestał już grać. Przykro mi jest bardzo z tego powodu, naprawdę. Huntelaar, idź sobie, idź won. Dobra, trzecia bramka jego. Chyba trzecia, nie trzecia bramka Huntelaara, ktoś chyba, chociaż nie, chyba trzecia bramka Huntelaara. A słabo tak przegrać, dostrzelić hat-tricka, po czym dostać 7 bramek. Smutełek. No lol, serio. Ale bym się wkurzył, jakbym nie wygrywał. Bo to był taki bullshit. Taka po prostu FIFA, typowa FIFA. Sorry za telefon, ale cały czas coś dzwoni. Dobra, mam piłkę z powrotem. Honda, finezyjny, gol. I patrz teraz. Szmato głupie. Nie wyszedł mi. Ale i tak. Na luziku zabrałem piłkę, finezyjny, Honda. No słuchajcie, no Honda strzelić z pola karnego to jest jak strzelić rasiakiem z główki. No ten sam poziom generalnie trudności. Dobra, to by było na tyle. Boże, zacząłem się już żegnać, nie wiem czemu, a przecież... Ile Molo strzelił? 4, 3 Honda, 1 Envila i on 4 Huntelaarem. Widzicie, 4 bramki, asysty, 3 sise. I Man of the Matcha zaliczył nie Sisse, tylko Huntelaar. Okej. Okay. Dobra. Widzicie, premia do monet. 1400 ogólnie za mecz. Mistrzostwo. Twoja nagroda 2000 monet. Oh yeah. Oh no, let's go. Dobra, to co? Lecimy. Te jeszcze 2 mecze tej premii dogramy i ciśniemy kolejny meczek. Dobra. Mamy jakiegoś pana. Jakiegoś przeciwnika. 87 zgrania. O, sam nie wiem jak to ocenić tak naprawdę. Paru graczy nie na pełnym zgraniu, paru graczy jakichś takich dziwnych. Ale myślę, że skład nie najgorszy. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że się uda typa dojechać. W międzyczasie zdążyło mnie już raz wywalić z gry, także no... W chuj mnie to denerwuje, naprawdę. Jest to straszliwie irytujące, ale sama gra, w momencie kiedy mi się nie wywala, to jest bardzo przyjemna, więc... Został wybrany, żeby dośrodkować i żeby Keisuke Honda mógł zdobyć bramkę. Kolejna bramka z główki, kolejna bramka naszego zajebistego Japończyka. Najlepszego piłkarza w fucie, jakim miałem okazję grać w tym roku, mogę to powiedzieć zdecydowanie i prosto. Właśnie w ten sposób, jaki powiedziałem. Zdaje mi się, że gdybym miał 4 gwiazdki trików i może... Nie no, wiadomo, że gdyby istniał zawodnik, który taki jak on, który jeszcze ma 4 gwiazdki trików... Ach, marzę. What the fuck? Co to kurwa było? Ale to było dziwne. Ale beznadziejnie stracona bramka. Naprawdę, to było aż żałosne. Tutaj beznadziejna próba odbioru Mirandy, Courtois sobie stanął, popatrzył sobie, no i sobie popatrzył, jak mu piłka wpada. Muszę to powystrzelić, bo to była beznadziejna bramka. Honda! Pierdzielni! I tak właśnie uczynił, tak jak mu powiedziałem. O Jezu, kolejne show Łysego oraz Hondy. Ale po prostu Honda, to jest uderzenie, ludzie. Patrzcie, dribbling, wypuścił sobie piłkę, pow, i po prostu rakieta wystrzeliwuje się z pomiędzy jego pośladków, tak jak chce.
Otóż ma to głupio. Ależ doping naszych kibiców. I Mama Didiów nie ma szans, żeby to strzelić, ale za to Ruben Castro już ma. Ale słyszycie, jak klaszczą. To prawda, to nie nasi kibice, ale nasi kibice również nas wspierają. I ogólnie to ich ciśniemy. I taki właśnie mam zamiar. Właśnie zamierzam ich dojechać. Nie spodziewałeś się. Gdzie to wytriki są? Fucking shit. Ale głupek, no. Głupek, Boże. Ale no, miałem prawego obrońcę kontra wysokiego czarnucha. No nie miałem szans, no taka prawda. Nigga. Nie wierzę w to. Jocie. Ale to zjebczyłem. No ten Diouf to mnie normalnie zabił, nie? No kompletnie, już byłem praktycznie pewny siebie, że to, że mam tak naprawdę mecz wygrany. No tu pis i przegrywam. Honda, to jest gol, patrzcie tylko. Nie, Honda, nie tak to miałeś uderzyć, to by był gol na 100%, jakbyś to uderzył, tak jak cię prosiłem. Nie. Jestem przeciwko. Przeciwny raczej, powinienem powiedzieć. A najbardziej to powinienem powiedzieć, że jestem wkurwiony, ale to druga kwestia. Bo straciłem 3 albo 4 bramki pod rząd i tym samym przyklepałem aktualnie moją pierwszą oficjalną porażkę w FIFA 14, która nie była spowodowana rozłączeniem z siecią. Nie, muszę ten trzeci mecz wygrać i dojechać kogoś tak naprawdę ostro, bo ten typ mnie ostro zdenerwował dla odmiany. No nic nie mogę zrobić, tylko wejść na następny mecz, no. Zaraz się widzimy. Dobra, mamy przeciwnika, ja po prostu w tym momencie biorę drugie stroje i muszę wygrać. Muszę. Naprawdę muszę, bo jak nie wygram, to się zdenerwuję. Wyrzucę komputer przez okno, a następnie kupię sobie internet. Zdaje mi się, że to jest dobry skład. Tak mi się zdaje, tak na pierwszy rzut oka tak mi się zdaje. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że aż tak mocno nie dostanę. I deszcz, kozacko. Dobra, jedziemy. Ekstra start, naprawdę Wojciech, gratuluję. Zajebiście, stary. Przykra sprawa, naprawdę. Ale gówno. Dobra gała. Sise, proszę cię. Honda, proszę. No, jaki jebaniec ma w ślizgi, no, nie mogę. Co za... Ten nyga mnie dojechał. Dobra, mam to. Nie, jaka bieda. Ja... Sise, proszę cię, Sise! Tak, to musi wpaść! Nie wierzę, że to nie wpadło! Jakim cudem, gro, daj mi strzelić bramkę, proszę. Tak, nie! Ja, jakim cudem, nie wierzę w to, no to po prostu, no FIFA, no proszę cię. Czy to aż było, no to po prostu było, nie, no to nie umiem. Po prostu nie umiem w to uwierzyć, to co się właśnie stało. Proszę cię. Tak, masz to, reszmato głupia. Znowu mi nie zrobił belly flopa, no co za głupce. Głupczeki. Ale najważniejsze, że strzeliśmy gola i głupia ściero, nie wygrywasz już.
A teraz ja ci strzelę drugiego i to ja będę wygrywać. Zasłużenie. No, lecę. Dobra. Nie, no kurde, no jakim cudem to zblokował, to by było 2 do 1. Patrz teraz, patrz teraz, patrz teraz, nie, jakim cudem, no przecież ta jego obrona to jest po prostu, nie wiem co to jest, no nie wiem jak to nazwać nawet. A, no i oczywiście najszybsi skurczydłowi na świecie. Nie, 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 jak to był spalony? Jak to był spalony? Był, Jezu, był. Był spalony, mogłem podać do tyłu. Mogłem podać do tyłu. A, bramka, ale ze spalonego. Dobra, także to jest. To jest to. Remis, ale sami widzieliście po jakich sytuacjach. Więcej strzałów. Wszystko, no, no nie wiem, no jestem mega niezadowolony z tego, co się tutaj działo. A, muszę ogarnąć ten internet, bo naprawdę jest to. Potwornie irytujące, jak bardzo dostaję w dupę przez to. Dobra, także to było na tyle. Dzięki wielkie wam za oglądanie. Dobra, uśmiechnę się teraz specjalnie dla was. Nie, ale naprawdę, gra mi sprawia przyjemność, natomiast jest ciężko właśnie z tego powodu, po pierwsze przez internet, no ta sytuacja była naprawdę potworna. Naprawdę, była strasznie irytująca ta gra. Te dwie sytuacje, no to była po prostu jakaś masakra. A poza tym skład, bo gra bardzo dobrze, więc już wszyscy są na 10 zgrania, więc no zobaczymy, spróbujemy jak to będzie następnym razem. Zagram sobie jeden mecz drugim składem brązowym przeciwko komputerowi, żeby odzyskać zgranie. To by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się uda mi nagrać, to się zobaczymy już jutro. Jeżeli nie, to zacznę przygotowywać jakiś poradnik i prawdopodobnie pojawiłby się wtedy w niedzielę. Także dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia. Hej!